4 listopada, piątek z Ewangelii Świętego Łukasza: Zdaj sprawę z Twego zarządu. To dzisiaj słowa, które kieruje Pan Jezus, szczególnie do tych, którzy są za coś odpowiedzialni, za kogoś odpowiedzialni. Pełnią jakąś funkcję, są zarządcami, są właścicielami, którzy są odpowiedzialni za jakieś dzieło, za, za jakąś wspólnotę ludzi. No właśnie, czy ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, skoro Bóg powierza mi daną społeczność, dane dzieło, czy ja za niego umiem być człowiekiem odpowiedzialnym, czy biorę na serio swoją odpowiedzialność. To też kieruje się też do, do mojego życia, do mojej wiary, czy jestem odpowiedzialny za moje życie. Które otrzymałem od Pana Boga. My go też otrzymaliśmy. To życie nie jest naszą własnością. My otrzymaliśmy wiarę od Pana Boga. Czy jestem za tą wiarę odpowiedzialny? Jaka jest w ogóle odpowiedzialność w moim życiu? Czy ja do życia podchodzę naprawdę poważnie, serio? Czy ja podchodzę poważnie do swoich obowiązków, swoich zadań? Czy tylko jestem zatopiony w to, aby zyskać coś dla siebie, dla swojego ja, swojego egoizmu? Czy jestem. Przełożonym, który nie troszczy się o dobro pracowników, tych, których ma pod sobą, za których jest odpowiedzialny i zabiega tylko o to, aby, przepraszam, nachapać się sam, aby mieć sam jak najwięcej, aby zatroszczyć się o siebie, o swoich najbliższych, nie martwiąc się o tych, którzy są w jego wspólnocie, w jego miejscu pracy, w jego otoczeniu, za których jest odpowiedzialny. Chrystus tego dzisiaj nas nie uczy Chrystus uczy nas odpowiedzialności skoro Bóg daje ci taką misję skoro Bóg cię posyła to bądź za nią za odpowiedzialny za to myślę, skoro Bóg stawia cię jako, nie wiem, kapłana duszpasterza danej wspólnoty katechety w szkole, nie wiem, proboszcza biskupa, to jesteś odpowiedzialny za diecezję, za parafię za daną wspólnotę czy wywiązujesz się ze swoich obowiązków? Czy tylko szukasz własnej przyjemności, własnej chwały? Czy jako, kiedy Bóg stawia Cię na tym, abyś był odpowiedzialny za, za rodzinę, masz dzieci, masz żonę, masz męża, jesteś odpowiedzialny za wspólnotę, czy rzeczywiście na pierwszym miejscu stawiasz tą wspólnotę? Czy ona jest dla Ciebie najważniejsza? Czy w tej wspólnocie nie kierujesz się właśnie swoim egoizmem, swoją pychą? Że najważniejsze jest ja, bycie ja dla siebie, a gdzieś tam żona, mąż, dzieci są na drugim miejscu. Nie. My mu musimy uczyć się, siebie dawać innym. My musimy uczyć się, ofiarować siebie, spalać siebie dla innych. Skoro otrzymujemy jakąś władzę, skoro otrzymujemy jakieś, mm, jesteśmy powołani do czegoś. Jesteśmy za coś odpowiedzialni, to wywiązujmy się z tego rzetelnie, prawdziwie, uczciwie, nie w cudzysłowiu, gdzieś tam w jakiś sposób fałszywie, obłudnie, tylko na pokaz. Ale rzeczywiście, żeby każdy z nas mógł powiedzieć dobre słowo, żeby każdy z nas mógł o mnie o przełożonym. O kierowniku, dyrektorze firmy, o, o matce, ojcu, że jestem przykładem, że jestem wzorcem, że jestem dobrym człowiekiem, dobrą matką, dobrym ojcem, dobrym księdzem. To jest nasze zadanie. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.